Witam serdecznie. Dzisiaj będzie dość nietypowy vlog, zamierzam wam bowiem pokazać, jak współcześnie przy pomocy zaszczepienia nieprawdziwej informacji mami się opinię publiczną i odwraca jej uwagę od rzeczywistych, bardzo bulwersujących problemów, a także jak niszczy się niewygodne media, które nie sprawdzą tej informacji, rozpowszechnią, a potem się mówi, że te media są nierzetelne, głupie i robi się tak, żeby już nikt nie traktował na poważnie prawdziwych i bardzo szokujących informacji, jakie takie media rozpowszechniają. Tytuł dzisiejszego odcinka celowo nawiązuje do ostatnio rozpowszechnianej bardzo mocno w internecie nieprawdziwej informacji o ciele małego Krzysia, który został znaleziony w zalewie Solińskim, rzekomo z ogoloną głową i bez nerek, dlatego, bo zależy mi, żeby ten właśnie vlog trafił do ludzi, którzy usłyszeli o tej sytuacji i są tą sytuacją niezwykle zbulwersowani. No to mam dla was informację, na szczęście bardzo dobrą. Ciało żadnego Krzysia bez nerek nie zostało znalezione i jest to próba zatuszowania innej, moim zdaniem równie bardzo brutalnej afery, ale Krzysiu żyje i teraz zamierzam wam powiedzieć, jak to wszystko wyglądało, bo bardzo dużo ludzi się złapało. Portal, informacja ta została rozpowszechniona między innymi przez Gazetę Warszawską, której papierowe wydanie możecie kupić na prawie każdej poczcie. Jest to gazeta, którą lubią czytać ludzie z pewnych środowisk bardzo mocno łączących się z tak zwaną dobrą zmianą pisowską i na portalu też ichnym można było o tym sobie przeczytać, na gazetawarszawska.com. W tej chwili bez jakiegokolwiek poinformowania czytelników i bez zdementowania tej nieprawdziwej informacji news ten został zdjęty, ale ciągle został URL, więc w zakładce źródła tego vlogu na samym dole opisu, jak go sobie otworzycie, macie URL pod tytułem Finał poszukiwań, ciało Krzysia bez nerek znaleziono w zalewie Soliński. Natomiast w chwili, w której kręcę ten vlog, na portalu publisher.pl cały czas można znaleźć wiadomość o to, jak rzekomo 19 czerwca, dziwne, że dopiero teraz pojawia się ten news, a nie 19 czerwca, ale rzekomo 19 czerwca znaleziono ciało Krzysia z Rzeszowa, ciało znalezione w zalewie Solińskim, wojewo-podkarpackie, rzekomo, tak oni podają, bez nerek, z ogoloną głową na zero. Według nich prokuratura ustala okoliczności tego zdarzenia. Rzekomo to było o godzinie 14 znaleziono. Policja rzekomo jest na tropie grupy przestępczej, rzekomo z Bułgarii, już doskonale wiedzą, że z Bułgarii. O dalszych postępach będą informować na bieżąco. Tak, tutaj oni też mówią, że cała masa druhów z OSP, czy okolicy Ochotniczej Straży Pożarnej, wymieniają konkretnie te OSP, tam prowadzili poszukiwania i że oni im bardzo dziękują, że dziecko zostało uprowadzone ze swojego domu, plac zabaw i tak dalej, i tak dalej. Szybciutko sobie posprawdzałem, część tych OSP nie istnieje w ogóle, którym oni dziękują, ale najważniejsze jest to, że po prostu policja dementuje, że żadnego postępowania nie prowadzi, prokuratura również. Jeżeli mi nie wierzycie, wejdźcie sobie na stronę Radia Eski Rzeszowskiej, link oczywiście znajduje się w opisie, i za Radią Eskarz czytam oświadczenie policjantów rzeszowskich. Absolutnie nie prowadzimy żadnego takiego postępowania, nie prowadziliśmy poszukiwań zaginionego Krzysia, żadnego ciała chłopca bez nerek nie wyłowiono z Soliny, i tak dementuje pan Adam Szeląg, rzecznik KMP w Rzeszowie. No właśnie, podobnie moi kochani, po Polsce nie jeździ żadna biała furgonetka o konkretnych numerach rejestracyjnych i nie
porywa dzieci na części zamienne, nie zabija tych dzieci, nie wycina im organów. Żeby było śmieszniej, ten news o tej białej furgonetce, która rzekomo porywa dzieci, jest identyczny z miejską legendą z czasów PRL-u o Czarnej Wołdze. Nie wierzycie? To przeczytajcie sobie, bo już mi się nie chce w tym vlogu dokładnie czytać, co oni tam napisali, ale linka wam dam. I co oni tam piszą o tej białej furgonetce i obejrzyjcie sobie mój vlog sprzed chyba 3 lat o takich topowych miejskich legendach z czasów PRL. I tam dokładnie opisuje tą Czarną Wołgę. I jest dokładnie wszystko to samo, tyle tylko, że Czarną Wołgę zamienili na białą furgonetkę, no bo trzeba uwspółcześnić, prawda? Czarna Wołga w tej chwili, no jakby w ogóle jeszcze jeździła, to by był materiał na spiskową teorię sam z siebie, nie? No trzeba go bardziej tak uracjonalnić, bo inaczej będzie lipa, prawda? No właśnie. Natomiast, kochani, dlaczego to wszystko jest świństwem? Ano, to wszystko jest świństwem dlatego, bo w czasie, gdy ludzie się interesowali tymi nieprawdziwymi informacjami, to nie interesowali się kilkoma bardzo ważnymi informacjami, a ludzie interesowali się bardzo mocno. I na tyle mocno, że no, ja mam zaspamione wiadomości od ludzi, którzy: Krzysiek, musisz to nagłośnić, Krzysiek, musisz to nagłośnić, tutaj zobacz, furgonetka jeździ i porywa dzieci, musisz pomóc dzieciom i tutaj, Krzysiu, musisz coś zrobić. Za chwilę potem te same ludzie mi dopisali: zobacz, Krzysiu, nic nie powiedziałeś o tej białej furgonetce, zobacz, tutaj wyłowiono ciało Krzysia, na pewno to wyrzucili z tej białej furgonetki. No właśnie. I kochani, co w tym czasie się takiego działo? Bo moim zdaniem to jest... nie wierzę w przypadek, że się tak wyrażę. Moim zdaniem to miało na celu zdyskredytować m.in. Gazetę Warszawską. A no dlatego, że Gazeta Warszawska miała czelność opisać wyrok sądu, który bardzo niedawno się pojawił. Jest to wyrok w sprawie gangu pedofilów sutenerów, którzy werbowali, przy czym słowo werbowali to jest takie za miękkie, no to po prostu handlarze żywym towarem, no, którzy nakłaniali do wyjazdu podstępem dzieci z Polski, takie dzieci już troszeczkę starsze, które miały tam jakieś problemy z prawem, jakieś problemy rodzinne i po prostu chcieli uciec z domu, nie? Z jakiegoś powodu, to oni nakłaniali te dzieciaki, głównie chłopców, żeby wyjechali do Niemiec, że oni tam wszystko płacą, że będzie fajnie, że będzie sympatycznie, że po co będziesz tutaj w Polsce ze starymi siedział, a może ucieknij z tego bidula, czyli bidul to jest... sierociniec, no takich po prostu troszeczkę zbuntowane dzieciaczki znajdowali, nakłaniali podstępem do wyjazdu do Niemiec. Tamte dzieciaki były bite, zastraszane, narkotyzowane. Tak jak niestety w Niemczech się dzieje, gdy się zmusza ludzi do prostytucji. I te dzieciaki potem po prostu, słowo pracowały, to też jest słowo nieadekwatne, po prostu były gwałcone przez niemieckich pedofilów, którzy za to płacili pieniądze, oczywiście niemieckim oprawcom, a te dzieciaki czerpiały straszną katuszę. No i było śledztwo, te przestępstwa były dokonane w latach 2003-2007, przypominam, teraz mamy rok 2018, prawda, jak to wszystko szybko działa, ten polski wymiar sprawiedliwości po prostu, no to jest fu, jak kubica, nie? Od 2017 roku minęło 11 lat, moi kochani, no ale pies z tym wszystkim, prawda? Trzy osoby złapali, postawili im zarzuty i skazali. Trzy osoby. Kochani, zgadnijcie, jakie wyroki polskie sądy dają zwyrodnialcom, którzy dopuszczają się handlu żywym towarem, i to wyjątkowo okropnego i bestialskiego, bo nie chcę różnicować cierpienia ludzkiego, ale uważam, że krzywdy wyrządzone dzieciom są krzywdami gorszymi niż krzywdy wyrządzone dorosłym. Uważam, że krzywdzenie dziecka to jest rzecz wyjątkowo okropna. Pedofile
gwałcili dzieciaki, czerpali z tego korzyści finansowe i podtykali je innym pedofilom. Jakie wyroki? Obstawiajcie, słuchajcie, policzę do 10, a wy piszcie w komentarzu, ile waszym zdaniem, jakie wyroki waszym zdaniem powinni za to dostać. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Z 3 złapanych i skazanych przestępców, 2 dostała wyroki 2 lat w zawieszeniu na 3 lata. To znaczy, że za swoje zbrodnie nie pójdą siedzieć ani na miesiąc. W ogóle jeden zwyrodnialec dostał wyrok 6 lat bezwzględnego pozbawienia wolności, co oznacza, że tam za dobre sprawowanie i tak dalej, i tak dalej, niedługo wyjdzie na wolność. Super, nie? Tak to właśnie wygląda. I ja osobiście uważam, że po takim wyroku ludzie powinni wyjść na ulicę i kodziarze, jakby mieli odrobinę ilorazu inteligencji, to przestaliby ubierać pomniki w koszulki z napisem Konstytucja, tylko poszliby pod Ministerstwo Sprawiedliwości, nie pod sądy, tylko pod Ministerstwo Sprawiedliwości do pana Ziobry i powiedzieli: panie Ziobro, aleś pan masz dupy, a nie prokuratorów, że nie umieją zrobić dobrego aktu oskarżenia i nie umieją doprowadzić do tego, że gang pedofilów w 2/3 wyjdzie na wolność. I wprost jest powiedziane w artykule powołującym się na Radio Wrocław i Najwyższy Czas, że oni prawdopodobnie wrócą do precederu. To jest bulwersujące, nie? Mamy prawo nieźle się wkurzać, prawda? No ale ludzie o takim newsie nie wiedzieli, bo się interesowali sprawą Krzysia i sprawą białej furgonetki. Więcej, moi kochani. To, że biała furgonetka po polskich ulicach nie jeździ, to jest jedno. Ale to, że generalnie na świecie, znaczy, że generalnie dziecko trzeba pilnować, to jest fakt. To, że dziecko może zostać skrzywdzone, to jest fakt. Nie tylko na tak zwane części zamienne, ale również dlatego, że, no przepraszam za wyrażenie, wariatów nie brak. I czasem ludzie mają silną potrzebę posiadania dziecka, różne dziwne takie rzeczy się dzieją i rzeczywiście dzieciaka trzeba pilnować. Ba, rzeczywiście w skali światowej istnieje coś takiego jak proceder nielegalnego handlu narządami i rzeczywiście te narządy bardzo często, to się tak ładnie mówi, pozyskiwane są w sposób nielegalny, ale to nie oznacza, że to jest tak, że oni, nie wiem, są normalnie pobrane organy w szpitalu od pacjenta, który już nie żyje i tylko, nie wiem, ktoś je ukradł. Jakaś gangsterka napadła pod szpitalem i zapierdzieliła tą nerkę i ucieka. Nie, rzeczywiście ludzie są porywani, rzeczywiście tym ludziom wycinane są narządy, moi kochani. Rzeczywiście to jest problem w skali światowej i rzeczywiście coś można by z tym zrobić. A teraz jak ktoś zacznie na ten temat mówić, to będzie ha, 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 tak, taka sama prawda jak z tym Krzysiem, co mu wycięli nerki. Taki numer, który w tej chwili opisuję, to jest tak zwane podrzucenie nuka. Chodzi o to, że jest pewna aferka, pewna sytuacja, która jest niefajna i w związku z tym, i ona jest prawdziwa, i ona może zacząć pączkować i może kogoś rozwalić, nie? W związku z tym gasi się taki pożar medialny tym, że podrzuca się gdzieś nieprawdziwą informację, w sposób oczywisty nieprawdziwą, o dużo większej sile rażenia. Ludzie się zaczną tamtym interesować, później się tamto zdementuje i nikt już się nie będzie interesował tym pierwszym. Takim najbardziej standardowym przejawem takiej właśnie działalności w Polsce była nieprawdziwa informacja rozpowszechniona o panu Owsiaku, że on rzekomo handlował uranem z Ukraińcami. No oczywista nieprawda. To zostało rozpowszechnione mniej więcej w tym samym momencie, gdy pewien bloger, chyba Matka Kurka, zaczął dość mocno dobierać się do spraw związanych z finansami jego fundacji i zaczynał pokazywać, że tam nie do końca wszystko było w porządku. No i w tym momencie bach, ktoś, nie wiadomo kto, odpalił tych Ukraińców, wszyscy zaczęli się interesować tymi Ukraińcami, tym uranem, co była oczywista nieprawdziwość, no a potem jak już ktoś zaczął mówić o jakichś rzekomych machlojkach pana Owsiaka, to wszyscy myśleli, ha, 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 kolejny fake news. I dokładnie tak samo jest tutaj, kochani. Proceder, no tutaj zostało zasugerowane, że ktoś porwał dzieciaka i
i po prostu wyciął mu narządy i porzucił ciało. Od razu chciałbym powiedzieć, że gdy się porywa człowieka na narządy, to niestety, przepraszam, pozyskuje się z niego wszystkie możliwe narządy, no. A nie tylko takie nerki. Ale może nie chcę iść w tą stronę, bo na ten temat stosunkowo mało wiem. Natomiast coś tam wiem na temat handlu polskimi dziećmi. I taki proceder rzeczywiście istnieje. I rzeczywiście jest problemem. I o ile tutaj no, nie można powiedzieć ponad wszelką wątpliwość, że to jest, że te dzieci, które są sprzedawane, polskie dzieci na zachód, że one trafiają do domów publicznych, albo że trafiają do jakichś tam rodzin, które je krzywdzą seksualnie, albo że trafiają do właśnie jakichś miejsc, gdzie się po prostu dzieci zabija na narządy. Tego ponad wszelką wątpliwość potwierdzić nie można, niemniej jednak istnieje taka obawa, a nie powinna istnieć taka obawa, bo polski rząd powinien w ogóle nie dopuścić do czegoś takiego, że polskie dzieci są sprzedawane za granicę. Co gorsza, polskie dzieci są sprzedawane za granicę w ramach systemu prawnego. Nie chcę powiedzieć zgodnie z prawem, ale w ramach systemu prawnego. Wykorzystuje się tutaj dziwną taką instytucję adopcji zagranicznej. Sama adopcja zagraniczna nie jest niczym złym. Jeżeli dziecko nie może być adoptowane w Polsce, jeżeli dziecko życzy sobie wyjechać za granicę, jeżeli tam może być szczęśliwe, czemu nie, prawda? Oczywiście pod pewnymi warunkami. To dziecko musi sobie życzyć, ta rodzina musi być wyjątkowo dobrze sprawdzona i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Problem w tym, że polskie sądy potrafią zgodzić się na adopcję zagraniczną wbrew woli dziecka. I to już samo w sobie jest jakieś chore, nie? No bo tutaj ta wola dziecka uważam, że powinna być ostateczna i bezwzględna i w ogóle niekwestionowana. Dziecko się pyta. Dziecko sobie nie życzy, to dziecko nie jedzie. Koniec i kropka. Druga rzecz, która jest już taka wyjątkowo mocna, to to, że polski system nie ma możliwości faktycznej, podkreślam słowo faktycznej, nie teoretycznej, tylko faktycznej kontroli nad dobrostanem takiego dziecka za granicą. W momencie, w którym takie dziecko wyjedzie za granicę, zagraniczny system prawny zmieni mu często obywatelstwo i takie dziecko znika z radaru polskich służb, już nie wiadomo, co się z nim dzieje. Opisane są w mediach, i to poważnych mediach, przypadki takie, że na przykład dziecko zostało, para dzieci, rodzeństwo, zostało adoptowane przez jedną parę zagraniczną właśnie pod takim oto warunkiem, że nie zostaną rozdzielone. No bo rodzeństwo ma prawo być razem, prawda? I wydaje się, że cywilizowani ludzie powinni to szanować. No i wyjechali na przykład do Stanów Zjednoczonych. To jest chyba news, że do Stanów Zjednoczonych, ale równie dobrze mogli wyjechać do jakiegokolwiek innego kraju, prawda? I tam ich nowi rodzice załatwili im obywatelstwo amerykańskie i w tym momencie amerykańskie sądy w ogóle przestały respektować, że to są Polacy. Dzieci zostały rozdzielone, została zrobiona jakby druga adopcja. W tej pierwszej rodzinie zostało tylko jedno dziecko, drugie dziecko poszło do innej rodzicy i nie wiadomo, co się z tymi dziećmi dzieje. I kochani, jeszcze raz chcę powiedzieć tak, że to, że nie wiadomo, że co się z tym dzieckiem dzieje, to wcale nie znaczy, że temu dziecku dzieje się krzywda. No, poza tym, że nie jest już z braciszkiem lub siostrzyczką, a miało być. No to już jest ewidentna krzywda, ale poza tym wcale nie jest pewne, że dzieje mu się krzywda. Niemniej jednak, w przypadku, jeśli chodzi o dobrostan dziecka, istoty z definicji słabej, nieporadnej, której trzeba chronić, bo mogła przecież trafić do złych ludzi. Zwłaszcza, że już wiadomo, że trafiła do kłamców, bo obiecywali, że rodzeństwa nie rozdzielą, a rozdzielili, prawda? No nie powinno się zostawiać tego wszystkiego przypadkowi. Powinno ewidentnie się cały czas kontrolować, dbać. Tak jak rodziny adopcyjne w Polsce, zanim się odpowiednie urzędy, sądy zgodzą na adopcję takiego do rodziny polskiej adopcyjnej, te rodziny są odpowiednio sprawdzane, a potem dobrostan takiego dziecka jest kontrolowany przez odpowiednie instytucje, bo to jednak nie są rodzice. A na zachodzie nie. Jest bardzo dużo różnych doniesień o tym, że takim dzieciom dzieje się krzywda, że trafili na przykład do rodziny LGBT, w której na przykład są pewne ciągoty do małych dzieci, albo
że dziwnym trafem takie dziecko umiera i zostaje dawcą organów. A takie sytuacje po prostu nie powinny mieć miejsca, bo rodzą pytania. I niepokój, prawda? I statystycznie rzecz biorąc, na ileś tego typu spraw, nawet jeżeli część jest nieprawdziwa, to część statystycznie prawdziwa jest. A ani jeden taki przypadek nie powinien mieć miejsca. I my zamiast się zastanawiać, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość po trzech rządach godzi się na hańbiący dla Polski, krzywdzący polskie dzieci faktyczny system adopcji dzieci za granicę, prawda? Zamiast się zastanawiać, dlaczego polski wymiar sprawiedliwości nie umie odpowiednio skazać pedofilów sutenerów. Przypominam, dwóch z trzech nawet nie pójdzie siedzieć. No to się ekscytujemy nieistniejącym newsem. A jeszcze jak go rozpowszechniamy, to potem jak przyjdziemy i powiemy coś prawdziwego, to nikt nam nie uwierzy. Bo to jest jak z tym dzieciakiem, który krzyczy wilk, 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 wilk. Dlatego, moi kochani, ja zawsze staram się, jak tylko mogę, jeżeli źródłem nie jest dark web, to staram się wam podawać źródła w opisie. I bardzo właśnie sugeruję, żeby sprawdzać źródła. I tyle. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!